Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite, bo nie zastanawiam się teraz, czemu idziemy na tryb kreatywny. Niestety no, troszkę nie przygotowałem sobie o tych materiałach z Newsem, sobie tą scenę troszeczkę przełożymy, a dzisiaj będziemy w trybie kreatywnym. I pokażę wam, bo ja coś ciekawego buduję. Stwierdziłem, co będę się bawił w prawdziwe życie w Fortnite. I bo tak okazało, że w trybie kreatywnym musimy wszystko edytować na mapie, ale potem to jakimś razie to znikało. Tutaj mamy swoje własne zyki, które możemy opisywać, no i teraz w real life'a. No i tak samo teraz zrobiłem. Już buduję mniej więcej tak 3 godziny. Zacząłem w sumie tak 2 dni temu. W sumie drugie podejście, po pierwsze troszeczkę to się mi nie wyszło, musiałem zostać od nowa. Nagrywam, zobaczycie wszystko. Nie nagam, ale po prostu nagam chociaż relacje, jak to buduję. I tyle po prostu, nie wiem, więc nagam przynajmniej tą relację, jak buduję to miasteczko. To jest naprawdę fajniutkie. Jest naprawdę fajniutkie. Zobaczcie. Nie fajniutkie, szczerze wam powiem. Zacznijmy może od jakichś tam miejscówek, nie? Bo zobaczcie. Na przykład tutaj mamy taki ratu, że jest niedokończony. No zobaczcie, no. Chciałem od czegoś zacząć, nie? Budy miasto, więc fajnie. Pobawcie to jest takie, tak jak ja, bo to jest fajna zabawa. I no. Więc tu mamy, jak wiecie, ratusz. Tutaj też jeszcze bym mógł powstawiać, no zobaczymy. Tam akurat dalej nie ma. Więc ja mam sobie szybko oprowadzę. Żeby nie było. Tutaj zobaczcie, co my mamy. Tutaj mamy skarbie z miasta. Tutaj mamy 4000 złota w tych skrzynkach. Więc jak będziemy się na przykład bawili, no to przynajmniej ja. Nie wiem, myśmy mogli zaernąć, że zagrać, ale wiecie, no. Ostatnio to nikt by się nie zgłaszał, więc myślę, że wątpię, że się zgłosić. Ale jak to jest, no to zapraszam. Będziemy się fajnie bawić. No, co to jeszcze? No, tutaj ciekawego to nie ma. No, lecimy dalej. Dopiero zacząłem to budować to miasto i tak szczerze powiedziawszy, no, na takie tlenie, nie, na tym terenie będzie lepiej. A zobaczcie, tutaj mamy mało, jak pójdziemy tam, to nagle się zwiększa, więc tam gdzie jest, pójdę, to nagle jest mniej, więc mogę tutaj całą mapę wykorzystać. Więc no. Słuchajcie, no tutaj jeszcze nic nie ma, generalnie, ale tutaj za to mamy tartak, tartak. Posłuchajcie, też takie coś zrobiłem. Są, ale te też dość takie nielegalne interesy u nas, zobaczcie. Tutaj mamy na przykład tartak. On jest prawie że do skończony, ale wtedy będą palety przedstawiane. Jak będzie więcej palet z czasem. Tu na przykład będziemy można kupować te palety, bełnę. Czy to za darmo jest? Tutaj mamy też palety z nami. Tutaj mamy na przykład te wszystkie palety, które na przykład można będzie potrzebować zniszczyć. I tyle. A teraz będziemy na samą górę. Znaczy, to też jest nie dokończone, bo tutaj będzie jakby całe palety będą w tym. Tu będzie też ona właściwie pracowa, rzeczywiście, jak ktoś będzie chciał, czyli po prostu będzie ktoś uderzał w drzewo, niewidzialne powiedzmy, no i będzie to zanieczył też, żeby będzie i po prostu będzie zawsze kopiowo. Później, więc stos. No, na głowę to nie wiem, co jeszcze będzie, na głowę coś tutaj jeszcze planuję, no, jakieś pokoiki może, jakiś spanko, też takie coś porobię. Tutaj mamy coś nowego, zobaczcie, najpierw pójdę tutaj, zobaczcie. Rozdroża rupieci jakieś, to jest to, co będą rupiecie samochodowe, tak to nazwałem, no i zobaczcie. Tutaj będą transportowane metale, czyli samochody. Zobaczcie, będziecie tyle samochodów dolną się tutaj pierdyknąć. Trochę ich tu jest, ale no cóż, takie życie. Więc tyle na razie samochodów tu jest. Nie, stos. Tutaj mamy takie rupice samochodowe. Tu mamy tak, to będą stos. Tutaj skrzynki. Tutaj mamy salon samochodowy. Tylko problem jest taki, że zobaczcie, teraz tak patrzę. Tak, to znika później stąd. Wow. To przypiks trochę. Trzeba będzie tutaj to auto postawić. Jedno. No trochę ciulowo. No dobra, szkoda. No to zobaczcie. To akurat to teraz to zrobię teraz, bo akurat grałem z moim kolegą. Przynajmniej troszeczkę zdradzę wam. Przynajmniej troszeczkę mam zdradzę, jak to mniej więcej wygląda taka mapa. 500 to bierze, no, sztos. No, tu będzie miał swoje auto mi. Samochodzik. Mój kolega. Paliwo też sztos. No posłuchajcie, no tutaj będziemy nabrać też takie autka, nie? Żeby to się nie marnowało, to będę to kopiował po prostu, bo tak głupio wyłazić, nie? No a tutaj będzie miał właśnie samochodzik, to potem jakiś znika. No nie, dobra. No więc tam jest salon samochodowy, on, jak mówię, ja lubię tak, że buduję miasteczko i generalnie tyle, nie? I potem to zostawię. To zobaczcie, no to jest po prostu przepiękne. Tu jest taki salon samochodowy, no i to jest niedokończony, to coś jeszcze będzie, nas tu nie martwi się, to będzie tyle możliwości do budowania, przynajmniej ja. Tą muzykę tak ściszę, bo no, ona jest bardzo niska.
No, to też mamy tutaj może do samochodziku. Też pomyślałem, żeby te części samochodowe sprzedawać. I też by taki nielegalny interes, ale no nie wiem. No to tutaj nie wiem co będzie. Tutaj w ogóle by było opony, ale zniknęły mi właśnie, szkoda. Abym stawił. Więc mamy salon samochodowy, on jest skończony, ale nie do końca, tylko jest jeden samochodzik. No ale przeciwko tego jest stacja benzynowa, akurat to mój kolega buduje, więc brawo. Ja troszeczkę tutaj zbudowałem, ale jest sztos. No zobaczcie, pięknie, tak jak na arenie starał się mój kolega budować. Szczerze mi fajnie wygląda, tylko te półki mogłyby być lepsze. Przecież są to jakieś, to są za same komiksy właśnie, tylko tyle, nie? Ale tak, że tu fajnie. No, fajnie to fest wygląda. Wszystko jest na idealnym poziomie, zobaczcie, no jako bur z tego miasta, fajnie. Tu można by jakieś napoje kupywać. Sztos. Fajnie to wygląda, ten Orlen. Tu będziemy na to paliwo, tylko też trzeba będzie ofertę dać tego paliwa, ile ma paliwo kosztować, mniej więcej tyle. Więc to mamy drugą noc teraz w tym, bo tutaj mamy czas, nie 12, dobra. No cóż, tutaj poznajcie, co tu jest. Lecimy tak, tutaj mamy pierwszy dom. I zaraz mamy pracę test, tak. Zobaczcie. Tutaj mamy coś, taki domek, zobaczcie. Dom na sprzedaż, 4500. Czemu? Tam jest 2500, ale czemu 4500? Dlatego, że ja go sam ręcznie budowałem. Nie ma takich domów. Ja sam go budowałem. Troszeczkę się zbugowało wszystko, ale to ciul. Ten dom ja budowałem samemu. Ja go budowałem sam. Sam. Więc dlatego dałem 4500. Wiecie. Normalnie jak to jakieś tańsze klienty będą, to się skusią i kupią. Wtedy ja dostanę pieniądze, nie? Więc to jest też taki sztos. Więc wiadomo. Wtedy mam na przykład kibelek na dole. Właśnie nie ma tak, że rzadko jest tak, że jest też jakiś tam pokój na pierwszym piętrze, nie? Dlatego. No, tutaj mamy. Tutaj coś będzie, ale nie wiem co. Tu może być jakaś kanciapa z jakimiś nieprzestrzennymi rzeczami. Tutaj mamy garażyk. No ten domek, jak mówię, wiecie, ktoś mógł go sobie kupić, tak? Kogo kupi? No nie wiem. Na przykład tutaj mamy piecyk, mamy tutaj taki, o, stołóweczkę, jedzonko, ja to sam budę, będę, zobaczcie, no mi to pięknie wyszło. Tutaj miał być taki kino, ale no tutaj jeszcze nieco będzie, jeszcze on też nie jest dokończony, ale no wiecie, tutaj mamy pierwszą sypialnię, tylko zbugowało się, ale no cóż. Tutaj to się zbugowało tutaj, ale nieważne, nieważne. No. Co? Tutaj też mogę wam pokazać. No nic tak szczególnie. Zobaczmy, no możemy tu wejść. Tutaj jeszcze jest niedokończony. Tu będą jakieś jeszcze pokoje na spokojnie. Nie, tutaj mamy jeszcze wejście na strych. Na tym strychu jeszcze nie wiadomo, co będzie oni zablokowane, ale ja tam wejdę sprytnym sposobem tam do niego. Wejdę. Bo wejdę do niego w ten sposób. Wejdę do niego, zobaczcie. Tu są jeszcze dziury, więc dlatego tutaj będzie coś w tym stylu. Więc no, na spokojnie. A ten dom nie będę chyba mamom go pokazywał, bo nie ma sensu. Widzę generalnie, żebym go pokazywał, ten dom. No zwykły dom to po prostu, to jest po prostu zwykły dom, więc. No i on akurat kosztuje 2,5 tysiąca. Gdzie pisze, no, o to pisze 2,5 tysiąca. No, tutaj mamy. Tu będzie taki mały hotel społecznościowy. Zobaczcie. On jest w ogóle jeszcze niedokończony, a. Zobacz, to też fajnie wygląda. Tu mamy na przykład oferty. Menu burger 50, obiady 40, desery 70, przez smaki 50, więc to też tos. Pisałem akurat w kategoriach, powiem się, nie chciałem się rozpisywać zbytnio i tyle. Więc to jest tak połowy dokończone, ale nie do końca. Tutaj będzie chyba biuro szefa. Tu też mamy górę oczywiście i na górze będą po prostu hotele małe. Nie wiem jak te hotele budują, się to buduje w ten sposób hotele. Chyba dobrze, mam nadzieję, że dobrze będzie. Bo kibel tak, nie no mieli te kible, bo to nie ma sensu, żeby mieli kible. Widzowie. No, ja tu chyba za tego prowadzę. To jest też to samo jak tutaj. Więc tutaj już w ogóle niedokończony. Tutaj mieszka akurat mój kolega. No, od czegoś trzeba zacząć. Ten kamper, jeżeli oczywiście mój kolega będzie chciał go, no to może go sprzedać, nie? No, i wtedy niewidzialny klient przychodzi, kupuje, dostaje pieniądze tym. Więc będzie mógł taki każdy kamper sprzedać, tylko zależy ten, kto go sprzeda, na pewno, jak to na przykład 10 tysięcy, to nikt kupi taki kamper, wiecie? Jak ja bym taki miał kamper, to bym go sprzedał za 2000 i no wiecie, dużo hajsu, więc taki dom można też sprzedać, taki dom i elo, więc jest to taki sztos. No, więc akurat kibel jest na dworze, wtedy zobaczcie, ale no cóż. No, tam dalej nic nie ma szczególnego, ale zobaczcie, tutaj mamy hotel, taki ekskluzywny i oczywiście, no fajny hotel, nie? Fajny hotel. On jest jeszcze niedokończony, ale też mój kolega mój budował go troszeczkę
Ale no cóż. Tutaj mamy knajpkę przy drodze, która chyba jest skończona, o ile się nie mylę. O ile się nie mylę, jest chyba skończona. Ty, nie, nie jest skończona, kurde. To nie, zamienia się czymś innym. Więc zamiast tego sobie troszeczkę dalej te rekrutował, a teraz troszeczkę pobudujmy widzę. Najpierw zajmę się tym niebieskim tutaj, czyli tak, zobaczcie. Zobaczcie, to jest tak tutaj, nie? I zobaczcie, ja skądś brałem. No więc tak, tu postawmy tutaj. O, stąd wezmę, o Jezus, jestem dzięki Bogu. Nie, i tu będzie. Dobra. Tak samo na dole będzie, nie? Więc tu budujemy, let's go. O, podłogę chyba mamy. Zobaczcie, tutaj ciężko się buduje, nie? Dobra. Dobra. Więc sztos. Podobać tego. I dach z czego? Dach nie jest skończony, o w dupę. Ale no, chyba z dachu zróbmy. Zróbmy chociaż to piętro właśnie te niższe, które tu jest. I tak co patrzę teraz. No trochę ja lecę tym. Ale też musi być jakieś drzwi, no właśnie, zobaczcie, no. To tu będą. No i elegancko. Tu jest! I tu menu można zbudować, dobra. Robimy to. Biorę stamtąd. Jakieś niektóre rzeczy. To mi idzie tą przynośnie tą. Dawaj, to. No i wróżę to w ten sposób. Ale elegancko. O kurde. No dobra. Elegancko. No to będzie. No i po końcu taki odcinaczek, wiadomo. Więc też się nie przejmujmy. I teraz tak. Dobra, lecimy. Ja też nagrałem sobie te odcinki w nocy i ja już zaraz chyba nagrywać zapała. Ja nie chcę, że te odcinki krótkie były. Chciałem troszeczkę dużo te odcinki, że mam taki ciężki okres na YouTube, że no wiecie, po tych nieudanych planach, bo też internet to mi wywaliło. Nie mam depresji, bo nie mogłem grać i no wiecie. Taki przypiks dosyć, nie? A wiecie, oczywiście nie będę z tym nagrywał serii z tego rodziwego życia. Nie wiem, jakieś oferty pracy można by tutaj zbudować. To co by dało, to co by można było wykorzystać. Wiadomo, sklep z bronią musi obowiązkowo. Nawet jakiś sklep, to wiadomo. Więc to też takie na to patrzę, na takie coś. No, trzy kasietki damy. I może... Też nie, zrobimy to chyba to samo jednak, nie wiem, tak patrzę. Patrzcie, jak idealnie zbudowałem tutaj, ja. Dobra. Tylko wiecie co zrobię? Wezmę to chociaż tylko to i o, a tak żeby było w ten sposób i elo. Dobra, teraz idziemy stąd, tylko trochę tak szybko latam, dam sobie na 5 latanie, będzie chyba lepiej. No i trochę wolno, ale jest git. Więc no. I tak, tą łopkę będę mógł wziąć. Coś takiego bym zbudował, ale pierdzielę chyba, nie? Dobra. No i tutaj stołóweczkę można zbudować. I można zrobić w ten sposób. No właśnie w to. Jeśli my mógłbym to w menu brać, ale już wolę stąd brać, nie? Bo już tak mi się nie chce tam, wiecie, w te łazić, nie? Tu kuchenkę zbudujemy. Mamy tą kuchenkę. Teraz lecimy gdzieś tam. Teraz tam lecimy stąd. Nie wiecie, no. Jakie życie. No, ale to skręcone, no nie wierzę, no łama się w ten sposób. Tak sobie popatrzyłem, to chyba źle.
Bo może być tak już na. Teraz może być. Ja się zobaczę, jak to wygląda. Kurde, no i przeszkolone widzowie. Może tak postawię, ty. No my to tak może postawić, nie ma innej opcji. No jest co. No. Da, tylko tak, tak, piszę tam spodne piaski. Znaczy tu mogę wyszukać szybko. Nie to będzie to gdzie na samym dole prawie było. No jak już nie będę można by zbudować. To jest to. Mam. Z czego ja brałem? Z tego brałem. Tego co mi się orientuje. Coś jeszcze mogę wziąć stąd? Chyba nic. Zaraz sobie tak patrz po takim czasie, to troszeczkę odcinek trwa 16 minut. No już wolę sobie zakończyć, pójść spać generalnie, bo no ja już tak nie chcę tak siedzieć jako zbytnio, no troszeczkę. No i słuchajcie, troszeczkę mam ciężkie jakieś na razie na YouTube, więc no spokojnie długo to odcinki będą troszeczkę dłuższe. A więc no. Na razie tyle z tego odcinka. Ja ostatnio z nagrywam chyba w nocy. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki.